Poznańskiej wita sympatyków piłki nożnej Zbigniew Kubiak. Poznańskie derby. Warta Lech na stadionie przy Dolnej Wildzie, na stadionie imienia Edmunda Szyca. Zespół gości, bo tak będziemy traktowali piłkarzy Lecha w niebieskich kostiumach, natomiast gospodarze drużyna Warty w białych spodenkach i w koszulkach pase. A oto sytuacja z 40 minuty. Ryszard Remień, dośrodkowanie na pole karne. Tam zupełnie zagapił się Rafał Molewski, a Mirosław Trzeciak, grający z numerem 11, uzyskał prowadzenie dla drużyny gości. A to już druga część spotkania. Od razu goście, piłkarze Lecha, rzucili się do zdecydowanych ataków. No i pod bramką Kazimierza Sidorczuka było bardzo gorąco, tak jak teraz, chociaż Ryszard Remień nie wykorzystał znakomitej sytuacji do podwyższenia rezultatu. W bramce Kazimierz Sidorczuk, który przez całe lata występował w drużynie z ulicy Bułgarskiej. No i w dzisiejszym spotkaniu jego umiejętności zostały wystawione na bardzo poważną próbę. Znowu bardzo groźnie pod bramką Sidorczuka, no ale Jacek Dębiński nie potrafił zmusić do kapitulacji swojego byłego kolegi klubowego. Pierwsza część spotkania, proszę Państwa, upłynęła pod znakiem dość wyrównanej gry. Zarówno warciarze, jak i piłkarze Lecha sporo biegali, sporo było ruchu w środku pola, ale pod bramkami nic ciekawszego się nie wydarzyło. Poza tą sytuacją, o której już mówiliśmy, kiedy w 40 minucie na listę strzelców gola wpisał się Mirosław Trzeciak. A teraz już akcja drużyny Warty. Po lewej stronie przedzierał się Piotr Prabucki, który w przerwie zmienił kontuzjowanego Sławomira Sidorskiego. A w tej chwili chciałbym podać Państwu składy, w jakich występują obie drużyny. Drużyna gospodarzy: Kazimierz Sidorczuk w bramce, Tomasz Rybarczyk z numerem 2, Robert Jadczak z numerem 3, z numerem 4 występował Sławomir Sidorski, a w tej chwili z 14 Piotr Prabucki. Arkadiusz Kaliszan grał w pierwszych 45 minutach, jest jeszcze na placu, ale okazało się, że w pierwszej połowie doznał jakiegoś urazu. I następni zawodnicy z pola: Czesław Owczarek, Rafał Molewski, Mirosław Iwan, Sławomir Pawelec, Andrzej Magowski i Dariusz Wojciechowski. A drużyna gości, zespół Lecha w swoim najsilniejszym składzie: Robert Mioduszewski w bramce, Marek Grzebka, Jacek Bąk, Waldemar Kryger, Paweł Wojtala, Ryszard Remień, Robert Stachurski grał w pierwszej połowie, zmienił go w przerwie Piotr Rajs, Sławomir Twardygrosz, Krzysztof Piskuła, Jacek Dębiński i Mirosław Trzeciak. Jakże różne mieli cele przed tym spotkaniem piłkarze obu zespołów. Warta, zajmująca ostatnie miejsce w tabeli, bardzo pragnie wydostać się z tej strefy zagrożonej spadkiem, no ale ta sztuka jak na razie zupełnie się nie udaje. Tuż przed rozpoczęciem meczu drużyna gospodarzy doznała istotnego osłabienia. Okazało się, że kontuzji nabawił się jeden z najbardziej rutynowanych graczy Warty, Czesław Jakocewicz, i stąd trener Wojciech Wąsikiewicz musiał dokonać zmiany na bardzo newralgicznej pozycji w defensywie. A to Mirosław Trzeciak, bardzo aktywny w tym spotkaniu, tym razem nie zdołał zaskoczyć Kazimierza Sidorczuka. Drużyna Wart próbowała wszelkimi sposobami. Piotr Prabucki, no ale tutaj bardzo dobrze w ostatnich meczach grający Marek Grzebka. Jego zdecydowane wejście nie pozwoliło gospodarzom na przeprowadzenie jakiegoś skutecznego ataku. A tam w głębi widzieliśmy Wojciecha Wąsikiewicza, trenera Warty, który po tym remisie uzyskanym tydzień temu w Zabrzu z Górnikiem, z rywalem przecież chyba dużo groźniejszym aniżeli Lech, uwierzył w to, że być może od właśnie tego rezultatu odwróci się zła karta zespołu Warty. Jak na razie gospodarze przegrywają z Lechem 0-1. Ryszard Remień.
niezbyt udane to było zagranie pomocnika drużyny Lecha. Także nieporozumienie teraz w szeregach obrońców zespołu Warty. Znowu niezbyt dokładne podanie Rafała Molewskiego do Roberta Jadczaka. Teraz krosowe takie podanie tutaj do wybiegającego na pozycję Czesława Owczarka. No ale grający z wiatrem zawodnicy Warty, w tym przypadku Czesław Owczarek, po prostu nie zdążył. Spotkanie dzisiejsze prowadzi arbiter z Kielc, Andrzej Kobierski, mam do pomocy Sławomira Nowaka i Adama Wysockiego. Większych błędów arbiter kielecki nie popełniał. Zresztą trzeba powiedzieć, że gra toczyła się w sportowej atmosferze. Było kilka takich bardziej zdecydowanych starć, no ale wynikały one z waleczności piłkarzy obu zespołów, aniżeli ze złośliwości. I w kolejnej akcji zespół gości. Ponad 3000 widzów przyszło na to spotkanie. Piękna, październikowa, ciepła pogoda, chociaż ten chwilami dość porywisty wiatr przeszkadzał piłkarzom obu zespołów. Wyjaśniona sytuacja przez warciarzy, no ale na skonstruowanie ataku nie wystarczyło już pomysłu. Paweł Wojtala, także wyróżniający się piłkarz w ostatnich meczach, grający bardzo dobrze w środkowej strefie boiska, jak i również w defensywie. Mirosław Trzeciak, bardzo aktywny w dzisiejszym spotkaniu, mocny strzał, tym razem Kazimierz Sidorczuk znowu nie dał się zaskoczyć. I te ataki, trzeba powiedzieć, w drugiej części rzeczywiście są coraz groźniejsze w wykonaniu zespołu Lecha. Jacek Bąk. Marek Rzepka. Próbował takim prostopadłym podaniem skierować piłkę do któregoś ze swoich partnerów, no ale sztuka się nie udała. Kapitan zespołu Warty, Sławomir Pawelec. Dobre podanie na lewą stronę do Dariusza Wojciechowskiego, ale ten niezawodny Marek Rzepka, jak już mówiłem, grający bezbłędnie w ostatnich spotkaniach. Szybciutko wznowili grę warciarze. Wojciechowski. Niezbyt dokładne było to dośrodkowanie. Z łatwością wyjaśnili kolejarze i mają okazję do przeprowadzenia szybkiej kontry. Sławomir. To był Krzysztof Piskuła. I teraz piękny strzał z dystansu Sławomira. Twardy grosza. Niewiele brakowało. Mógł ten strzał zaskoczyć Kazimierza Sidorczuka. W pełnym biegu decyzja słuszna i zasłużone brawa kibiców jednej i drugiej drużyny. Gospodarze nieźle poruszali się w środku pola, nawet dorównywali kroku drużynie Lecha, ale im bliżej było pola karnego, tym te akcje były coraz bardziej zawiłe, traciły na dynamice. Żaden z zawodników nie próbował strzałów z dystansu, tak, a żeby rozluźnić ten bardzo dobrze, uważnie grający blok defensywny Lecha, no i efektów bramkowych ciągle dla Warty nie ma. Krzysztof Piskuła, drobne nieporozumienie tym razem wśród zawodników Lecha, no ale zostało wyjaśnione tylko na moment. Tomasz Rybarczyk, piłkarz młodego pokolenia, nie zawsze znajdujący uznanie u trenera i nie zawsze wychodzący w podstawowej jedenastce, no ale musi się jeszcze bardzo wiele uczyć. Spokojnie rozgrywają na własnym przedpolu piłkę zawodnicy Lecha. Teraz dobre podanie, dobry przerzut do Jacka Dębińskiego. Jacek Dębiński nabiera szybkości, będzie dośrodkowanie, może być bardzo groźnie. Jest tam Sławomir Twardy groźnie. To był jednak Piotr Rajs, który wszedł w drugiej części spotkania. Stracili piłkę kolejarze i nie wykorzystali okazji do przeprowadzenia szybkiej kontry zawodnicy Warty. Tomasz Rybarczyk.
Piotr Prabucki, przeżywający ostatnio wyraźny spadek formy, był kontuzjowany. Nie może odnaleźć formy sprzed roku, kiedy to niemal w każdym spotkaniu zdobywał bramki. Był, można powiedzieć, postrachem wszystkich ligowych drużyn w naszym kraju. A tutaj na boisku leży Arkadiusz Kaliszan. Jest potrzebna interwencja lekarza i masażysty drużyny gospodarzy. Wszystko skończyło się dobrze. Można wznowić grę rzutem z autu. Czesław Owczarek nie bardzo ma do kogo podać. Pochowani jego partnerzy za plecami zespołu Lecha. No i skończyło się właśnie na stracie piłki. Paweł Wojtala do Ryszarda Remienia. No ale także stracili piłkę kolejarze. Robert Jadczak rozpoczął akcję. Także niecelne podanie. Pokazuje arbiter, że wszystko było zgodnie z przepisami. Jest możliwość na przeprowadzenie jakiejś szybkiej akcji. No ale Mirosław Trzeciak, widzicie Państwo, podniesiona chorągiewka bocznego arbitra. Mirosław Trzeciak zbyt szybko wybiegł przed linię defensywne zawodników Warty. Rzut wolny pośredni. No, ten stadion, proszę Państwa, pamięta wspaniałe czasy zespołu Lecha z początku lat 70., kiedy właśnie na ten stadion przychodziło 60 i więcej tysięcy widzów. Aż dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale wierzcie mi Państwo, tak było. A wówczas Lech występował w drugiej lidze i to był chyba jeden ze światowych rekordów, no a przynajmniej rekord Polski z całą pewnością, żeby tak znaczna liczba widzów uczestniczyła w spotkaniu drugoligowym, no a później w 72 roku wszyscy kibice w Poznaniu święcili powrót Lecha do ekstraklasy. Rzut wolny dla drużyny Warty. Czy Sławomir Pawelec zdecyduje się na strzał z dystansu? Być może będzie próbował wrzucać na pole karne. Tak to zrobił. Wyskok któregoś z graczy Warty. No ale tym strzałem na pewno Roberta Mioduszewskiego zaskoczyć nie mógł. Zespół gospodarzy. Stracili piłkę przy środku, w środkowej strefie boiska. Mirosław Trzeciak, Ryszard Remień. No ale tutaj dobra interwencja tym razem Rafała Molewskiego, chociaż nie zdążył złapać piłki wychodzącej na aut. Ryszard Remień. Zespół Lecha ma przede wszystkim więcej indywidualności, choćby takich jak przed chwilą dośrodkowujący Mirosław Trzeciak, jak Jacek Dębiński, jak Marek Rzepka, jak Paweł Wojtala, Sławomir Twardygrosz. No można by tych nazwisk tutaj wymieniać jeszcze kilka. Warta tworzy jakiś kolektyw, ale bez indywidualności, bez zawodnika, który mógłby zadecydować o losach jednego czy drugiego meczu. A ta gra zespołowa nie zawsze idzie po myśli trenera Wojsikiewicza. Waldemar Kryger. Dobra interwencja tego zawodnika. Paweł Wojtala. Nie dopatrzył się przewinienia Wojtali, arbiter meczu. Teraz dobry przerzut na lewą stronę. Pojawił się tam Ryszard Remień. Zbliża się do pola karnego, ale to dośrodkowanie już nie było zbyt dokładne. To jednak był Piotr Rajs. Gwizdek sędziego przerwał tą akcję. Jacek Dębiński w polu karnym i tym razem dobra interwencja Arkadiusza Kaliszana. Miał roczną przygodę w Holandii, w rodzie Kerkrade, wrócił, a na jego miejsce wyjechał Tomasz Iwan, brat Mirosława, który występuje w dzisiejszym spotkaniu z numerem 8. Z pewnością brakuje Tomasza Iwana, bo on był
taką indywidualnością, o których wspominałem w przypadku drużyny Lecha. Czesław Owczarek. Napracował się ten chłopak w dzisiejszym meczu niesamowicie. Był z przodu, z tyłu, próbował także strzelać na bramkę, no, ale te wysiłki na nic się zdały. I teraz żółtym kartonikiem zostaje ukarany Jacek Bąk za nieprzepisowy atak bez piłki. Nie wszyscy widzowie pewnie zauważyli tę sytuację, stąd gwizdy i rzut wolny dla Wart. Sławomir Pawelec ustawił już piłkę, także będzie szukał wzrokiem swoich partnerów, ale czy znajdzie ich? No i teraz taka ni to próba dośrodkowania, ni to próba strzału, skończyło się tym, co Państwo widzieli. Robert Mioduszewski. Od dłuższego czasu już występuje w bramce poznańskiego Lecha. Jacek Przybylski doznał złamania jednego z palców i ta przerwa okazała się dłuższa. Teraz Krzysztof Piskuła w natarciu na bramkę Kazimierza Sidorczuka, ale został ten atak zastopowany. I znowu Czesław Owczarek tutaj przy bocznej linii boiska. Nie, to jednak był Robert Jadczak. Gospodarze meczu próbują przedrzeć się przez te szyki obronne drużyny Lecha. Próbował Piotr Prabucki. Na razie ten atak został zatrzymany przez Pawła Wojtale, który zaopiekował się bardzo pieczołowicie. W sumie groźnym napastnikiem poznańskiej Warty, chociaż trzeba powiedzieć, że w tym sezonie skutecznością nie imponuje. Robert Jadczak. Daleki przerzut. No ale teraz odbiła się piłka od piersi Marka Rzepki. Popełnił drobny, chyba pierwszy błąd w dzisiejszym spotkaniu. Mirosław Iwan, o którym wspominałem, próbował wedrzeć się tam w pole karne, spróbować strzału, no ale sztuka się nie udała i kontra drużyny Lecha. Nie, teraz taka wymiana niecelnych podań, jakby kurtuazyjnie zachowywali się piłkarze obu zespołów i w tej chwili przewrócony został zawodnik Warty i będzie rzut wolny dla gospodarzy. Z niebezpiecznej odległości, ale zobaczymy, jak ten stały element gry zrealizują podopieczni Wojciecha Wąsikiewicza. Jednak zdecydował się na strzał. A teraz Arkadiusz Kaliszan jeszcze raz próbuje podać do swoich partnerów w ataku. Zasygnalizowali warciarze, że ręką sobie pomógł obrońca drużyny Lecha, a tymczasem kontra w wykonaniu kolejarzy Jacek Dębiński. Dośrodkowanie, czy do tej piłki doszedł jednak jego kolega z drużyny, tym razem znowu Jacek Dębiński i bardzo ładne wejście w pole karne, może być bardzo niebezpiecznie teraz pod bramką Sidorczuka. Mijają się z piłką zawodnicy Warty, a dokłada nogę do tego podania Piotr Rajs i odnotowujemy 65. minuta. Piotr Rajs podwyższa wynik na 2-0 dla gości. Coraz mniejsze szanse na uzyskanie choćby jednego punktu dla gospodarzy. Zanim padła ta druga bramka, chciałem Państwu powiedzieć, że w dotychczasowych meczach lokalnych rywali, a więc Warty z Olimpią i Sokołem, Zieloni uzyskiwali remisy. Po cichu, także zapewne przed tym spotkaniem liczyli na jeden punkcik.
Romuald Szukiełowicz dla odmiany stwierdził, że tutaj żadnych układów nie może być. Lech ma określone cele w bieżących rozgrywkach, myśli o starcie w pucharze UEFA i nie może sobie pozwolić na stratę punktów z choćby lokalnym rywalem znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji, a może przede wszystkim musi z ostatnią drużyną zdobywać punkty, tym bardziej, że zespół Lecha znakomicie wypadł w Łodzi z Widzewem, także nie można było większych mieć zastrzeżeń do postawy zawodników w meczu z Legią, a jednak z tych dwóch meczów ani jednego punktu poznaniacy nie zdobyli. I cóż z tego, że były bardzo pozytywne oceny, a punktów nie było ani jednego. W tej chwili Sławomir Twardygrosz leży na murawie stadionu imienia Edmunda Szyca. Doznał jakiegoś drobnego urazu. Już są i lekarz, i masażysta zespołu Lecha na boisku. Także zupełnie przypadkowe starcie. Nie było w tym nic złośliwego. I widząc, że zawodnik oznaczony numerem 8 leży na boisku, natychmiast wykopnęli piłkę poza boczną linię boiska zawodnicy Warty. Także utyka na lewą nogę Arkadiusz Kaliszan i on opuszcza boisko, a widzimy tam przy środkowej chorągiewce za chwilę pojawi się z numerem 13 Arkadiusz Miklosik, imiennik Kaliszana. A zatem mamy Arkadiusza Miklosika z numerem 13. Przypomnę, że już jest to druga zmiana w drużynie Warty. Zaraz przed wznowieniem, a zatem na początku drugiej połowy, pojawił się na boisku Piotr Prabucki. Marek Rzepka w ofensywnym rajdzie na bramkę Sidorczuka, no ale chyba myślał, że Jacek Dębiński wyjdzie mu na pozycję i tam kierował to podanie, no ale było ono po prostu zbyt mocne. Drobne starcie przy bocznej linii, Czesław Owczarek. Niedokładnie Jacek Bąk przejął piłkę. Waldemar Kryger. I znowu taki okres nieporadnej, można powiedzieć, gry, a to jest namacalny, jeśli można tak powiedzieć, dowód. Trzy podania i trzy niecelne. Robert Mioduszewski. Czy z tej akcji coś wyjdzie? Teraz pokazał się Andrzej Magowski, oznaczony numerem 10. W pewnym momencie zniknął nam zupełnie z pola widzenia. I ponownie gospodarz Tomasz Rybarczyk. Zdecydował się na strzał z dystansu, no ale ten strzał nie był zbyt dokładny. Romuald Szukiełowicz na razie dokonał jednej zmiany. Robert Stachurski, który, no powiedzmy sobie szczerze, nie najlepiej wypadł w pierwszych 45 minutach, został zmieniony przez Piotra Rajsa. No i ten zawodnik jakby odwdzięczył się swojemu szkoleniowcowi, zdobywając drugiego gola. Teraz Andrzej Magowski próbował przedrzeć się przy bocznej linii boiska, no ale piłka opuściła plac gry i z autu wrzucać będą poznaniacy. Z Lecha oczywiście. Paweł Wojtala.
Jacek Dębiński w walce z Miklosikiem. Miklosik próbował wygarnąć mu piłkę i zrobił to na tyle skutecznie, że mógł do niej dojść Robert Jarczak. Jacek Bąk, tym razem przewrócony. No, różnych sposobów i mają się gospodarze, żeby powstrzymywać te ofensywne zapędy Lecha. Najczęściej są to przepisowe zagrania, ale zdarzają się takie, jakie oglądaliśmy przed momentem. Jacek Dębiński. Zespół Lecha z przodu ma rzeczywiście bardzo dobrych graczy, że wymienię tutaj Mirosława Trzeciaka czy Jacka Dębińskiego, ale nie zawsze oni otrzymują podania od swoich partnerów grających w środkowej linii. To już troszeczkę nastąpiła poprawa w tym zakresie, no ale trener ma jeszcze sporo zastrzeżeń. Sławomir Twardygrosz, no właśnie on miał zastąpić w tej środkowej linii Dariusza Skrzypczaka, teraz przedzierał się Krzysztof Piskuła w polu karnym, został, wydawało się, części przynajmniej widowni podcięty, no ale najbliżej całego wydarzenia był Andrzej Kobierski, arbiter tego spotkania, i pokazał, że można grać dalej. Mówiłem o Dariuszu Skrzypczaku, który występuje w szwajcarskim Arau. Właśnie o Sławomira Twardygrosza toczyła się walka między Śląskiem Wrocław a Lechem. No i jak na razie ten zawodnik po okresie oczekiwania na pierwszy występ bardzo solidnie trenował, ale wydaje mi się, że jeszcze tak do końca do tego zespołu się nie wpasował. Przypomnijmy, że jest to już 12. kolejka spotkań o mistrzostwo pierwszej ligi. Coraz mniej meczów pozostało do zakończenia tej rundy, a jak wiadomo, ta runda często decyduje o końcowych wynikach mistrzostw Polski. Kto zbiera dużo punktów, ten po prostu w lidze rządzi. I dlatego Lech tak bardzo stara się, ażeby tych punktów mieć jak najwięcej na rozpoczęcie wiosennych rozgrywek. A Warta? Biednemu zawsze gorzej, powiedział po tym spotkaniu trener Wojciech Wąsikiewicz. Teraz dobra decyzja, troszeczkę strzał może niezbyt był precyzyjny, no ale gdyby częściej próbowali właśnie takich zagrań zawodnicy Warty, być może Robert Mioduszewski po jednym ze strzałów musiałby wyjąć piłkę z siatki. Biednemu zawsze gorzej, jak powiedziałem, stwierdził Wojciech Wąsikiewicz po spotkaniu. Rzeczywiście linia defensywna jego zespołu zupełnie rozsypała się przed meczem. Absencja Czesława Jakałcewicza, nie przyjechał z Zimbabwe John Peary, także pauzuje Edward Cecot. No słowem, rzeczywiście brakuje tych podstawowych zawodników, którzy od dłuższego czasu występowali tutaj na boisku. A teraz Dariusz Wojciechowski, bardzo ładny strzał, chociaż niecelny, ale zasłużone brawa za decyzję. Już coraz mniej czasu pozostaje warciarzom na uzyskanie chociażby tego honorowego gola. No starają się, grają z wiatrem. Widać, jak ta chorągiewka na środku boiska mocno jest szarpana przez wiatr, ale jakoś do kapitulacji Roberta Mioduszewskiego zmusić nie potrafią. Też nieprzepisowe zagranie, zupełnie przypadkowe. Piłkarza Lecha, Czesław Owczarek, króciutko do Pawelca, tu jest Jadczak,
już przy nim był Sławomir Twardygrosz, ale zdecydował się na strzał i chwała mu za to. Troszeczkę za późno. Z pewnością nie było to jakieś porywające widowisko, takie, które by trzymało w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Ta bramka w 40 minucie zdobyta przez Mirosława Trzeciaka, można powiedzieć, ustawiła cały mecz. Nie mieli czasu już gospodarze na wyrównanie przed zejściem do szatni. A jeszcze w drugiej połowie kolejarze podwyższyli ten rezultat na 2-0 i te nadzieje na uzyskanie korzystnego rezultatu w dzisiejszym spotkaniu przez zespół Warty stopniały niemal do zera. Teraz znowu dobre przyblokowanie Brabuckiego przez Wojtale. Właśnie on jest przy piłce. I niezbyt teraz rzeczywiście eleganckie wejście Piotra Prabuckiego, ucierpiał w tym starciu, taka była niemal nakładka w wykonaniu piłkarza Warty. No i mamy kolejną przerwę w tym spotkaniu. Tych przerw za wiele nie było, no ale tym razem jest jednak potrzebna interwencja doktora Banachowskiego, tego w tej zielonej kurtce. Miejmy nadzieję, że Pawłowi Wojtale nic poważnego się nie stało. Na początku sezonu doznał on dość poważnej kontuzji, dość długo dochodził do siebie. No i w tej chwili prezentuje bardzo wysoką formę i trener Szukiełowicz rzeczywiście ma powody do zadowolenia i chyba sam piłkarz także czuje, że uzyskał formę taką, jaką powinien mieć przez cały sezon. Nie zawsze ona jest zależna od samego piłkarza, bo różne te przypadłości piłkarzom się zdarzają, no ale miejmy nadzieję, że Paweł Wojtala już do końca tej rundy będzie prezentował wysokie umiejętności. Wart Czesław Owczarek do Arkadiusza Miklosika. Na bardzo małym terenie rozgrywają tę akcję. Często były one prowadzone środkiem boiska. Teraz dobre wyjście do tego prostowadłego podania Piotra Prabuckiego, ale szybki, zdecydowany był Robert Mioduszewski, a jeszcze tam asekurował całe wydarzenie Paweł Wojtala. Gospodarze. Andrzej Magowski, coraz bliżej pole karne, ale tam jest bardzo umiejętnie wypychany przez Marka Rzepkę. Rybarczyk musiał wycofać do Jadczaka, a ten niezbyt celnie, ale w tej walce odzyskali piłkę warciarze. Jeszcze oni są w jej posiadaniu, ale nie dają za wygraną kolejarze. Teraz dopiero dobre dośrodkowanie tutaj w pole karne. Walczy Czesław Owczarek, no ale nie wywalczył nic. Od własnej bramki rozpoczynają teraz kolejarze. Zespół Lecha, Waldemar Kryger nabiera szybkości. Ach, gdyby to podanie poszło między dwóch obrońców, zupełnie na czyściutkiej pozycji znalazłby się Jacek Dębiński. Myślę, że piłkarze zarówno jednej, jak i drugiej drużyny za mało użytku robią właśnie z tych prostopadłych podań, które szczególnie preferuje trener Szukiełowicz, a przecież jest to jedna z najgroźniejszych broń we współczesnym futbolu. Otwierają one po prostu w bardzo zdecydowany sposób drogę do siatki rywala. Wystarczy popatrzeć na gole zdobywane na europejskich czy światowych boiskach. Marek Rzepka. Piskuła. Tym razem także dobra interwencja Czesława Owczarka. Gdyby nie to, Mirosław Trzeciak miałby możliwość podwyższenia rezultatu na 3-0.
Mirosław Iwan zostawił piłkę Miklosikowi. No ale ten niezbyt dokładny. Jaut dla Lecha. Jacek Bąk. Kto mocniej, kto wyżej. Skorzystał z tego Paweł Wojtala, Krzysztof Piskuła. I teraz zdecydowane wejście obrońców Warty. Andrzej Magowski. Mirosław Iwan. Mirosław Iwan. Czesław Owczarek. Czesław Owczarek. No ale tym razem za mocne podanie. Nie mógł zdążyć do tego prostopadłego podania kolega z drużyny. Tym bardziej, że jak już wspominałem, Warta gra z dość pokaźnym wiatrem. Robert Mioduszewski. Na pozycji spalonej był któryś z zawodników Warty, był to albo Piotr Krabucki, albo Andrzej Magowski. No i Marek Rzepka rozpocznie grę swojego zespołu. Piotr Rajs, podcięty, ale zastosował Andrzej Kobierski przywilej korzyści. Mirosław Trzeciak, ale tam w tym gąszczu nóg nie znalazł drogi, ażeby dokładnie zaadresować do Jacka Dębińskiego. Szkoda, bo to była bardzo ładna akcja drużyny Lecha. I znowu szybki, zdecydowany Paweł Wojtala. Mioduszewski. No ale takie zabawy mogą się bardzo nieprzyjemnie zakończyć. Był tam niedaleko Piotr Prabucki, Waldemar Kryger. Piotr Rajs popędził tym razem lewym skrzydłem, odegrał do Ryszarda Remienia. A jednak piłka wyszła poza boczną linię boiska. Sławomir Pawelec nabiera prędkości, dobre podanie na prawe skrzydło, no ale to dośrodkowanie już nie było zbyt dokładne, tym bardziej, że do całej akcji włączył się jeszcze Waldemar Kryger. Zobaczymy, co wyniknie z tej sytuacji. Gdyby Czesław Owczarek zdecydował się na, jak to się mówi, uderzenie z pierwszej piłki, z pewnością byłoby więcej pożytku. Mirosław Trzeciak. Trzeciak. I bardzo skutecznie przeszkadzał mu młody Tomasz Rybarczyk. Jacek Dębiński. Nie doczekał się na podanie Sławomir Twardygrosz. Czysty wślizg, Ryszard Remień. Trochę chaosu teraz w ostatnich kilku minutach w poczynaniach obu zespołów. Znowu Mirosław Trzeciak, ale tutaj spóźnił się nieco Piotr Rajs i podobna sytuacja jak przy drugim golu, ale Piotr Rajs niedokładnie zaadresował piłkę do znajdującego się 5-7 metrów od bramki Sidorczuka Jacka Dębińskiego. Jest tylko aut. Krzysztof Piskuła. Jacek Dębiński. Wysoki, skoczny zawodnik. Jacek Dębiński.
Jacek Dębiński. Ach, i teraz w ostatniej chwili wybił piłkę zawodnik Warty Jackowi Dębińskiemu. Otarła się jeszcze ona o jego nogi i od własnej bramki rozpoczną grę gospodarze. Chyba nieuzasadnione są gwizdy publiczności. Arbiter spotkania był bliżej całego wydarzenia i podjął, jak mi się wydaje, słuszną decyzję. Marek Rzepka, Piotr Prabucki. No i skończyło się na niczym, chociaż leży w tej chwili na murawie zawodnik Warty. Być może dostrzegą to piłkarze Lecha i wykopną piłkę poza boczną linię boiska, tak jak to zrobił Sławomir Twardygrosz, ażeby umożliwić wejście masażyście Warty. Okazało się, że Dariuszowi Wojciechowskiemu nic się nie stało. No a takie zachowanie groziłoby żółtą kartką. Drużyna Lecha, Paweł Wojtala. No tym razem bardzo niecelnie, nieudolne było to podanie. Ale także niecelnie zagrali gospodarze. Chyba już nie mają nadziei kibice Warty na to, żeby ich pupile zdobyli tutaj chociaż honorową bramkę. Nigdy takich nadziei przed końcowym gwizdkiem arbitra nie można nikomu odbierać, bo zawsze to jest możliwe, ale tym razem sunie atak Lecha. Krzysztof Piskuła. Dośrodkowanie, ale zupełnie nie dokładne do trzeciaka. Trzeciak musiał cofnąć się po tę piłkę. Wytracił wiele szybkości, no i dośrodkowanie tym razem zostało zablokowane. Piłka wyszła poza końcową linię boiska. Z rzutu rożnego będzie dośrodkowywał Ryszard Dremin. Powoli dobiega końca już ten mecz. Mecz bez wielkich fajerwerków, można powiedzieć bardzo przeciętny, w którym przewaga Lecha była dość wyraźna. Została ona udokumentowana dwoma bramkami w 40 minucie po znakomitym dośrodkowaniu Ryszarda Remienia. Głową gola zdobył Mirosław Trzeciak, później w 65 minucie także doskonałe indywidualne zagranie Jacka Dębińskiego. Podał prosto na nogę do Piotra Rajsa, a ten nie miał żadnych kłopotów ze zdobyciem drugiego gola. Takich zagrożeń, takich sytuacji drużyna gospodarzy nie stworzyła. Nie potrafiła, czy po prostu drużyna Lecha grała dużo lepiej w obronie? Chyba to drugie. Rywale z zamiedzy grający w niebieskich kostiumach na zbyt wiele gospodarzom dzisiejszego spotkania nie pozwalali. Likwidowali w środkowej strefie boiska wszystkie akcje. No a siła ataku drużyny Warty rzeczywiście nie była imponująca. I w tym momencie, proszę Państwa, Andrzej Kobierski kończy to spotkanie. Spotkanie, jak powiedziałem, przeciętne, w którym zwycięstwo odnieśli goście. W spotkaniu derbowym nie wystąpił obrońca Warty Czesław Jakubcewicz. Dlaczego, Panie Czesławie? Zerwałem mięśnia włókna Achillesa tuż przed samym meczem na rozgrzewce. Była to kontuzja, którą miałem w ciągu tygodnia. Przez 3 dni nie trenowałem. Myślałem, że dam rady pomóc kolegom w tak ważnym meczu. Niestety, przy jednym ze startów zerwałem włókna. Niestety, musiałem opuścić boisko. Jutro udaję się do szpitala na gips. Moja noga idzie do gipsu i przez 2 tygodnie nie będę robił nic kompletnie. Po 2 tygodniach mam nadzieję, że powrócę i coś niecoś pomogę kolegom. Derbowy pojedynek obejrzał Pan zatem z ławki. Jakie odczucia?
No na pewno jest to przykre, szczególnie dla Warty, bo dwa punkty dla nas w dzisiejszym meczu bardzo przybliżałyby nas do tych drużyn, które mają spaść i wszystkie zremisowały. Niestety my straciliśmy oba punkty. No jest to przykre, dlatego że oddane bez walki, mi się tak wydaje, że Lech był lepszym zespołem pod każdym względem i uważam, że w najbliższych meczach, jeżeli chcemy marzyć choć o zdobyciu kilku punktów, musimy poprawić jedno, najważniejsze dla piłkarza, to jest ambicja. Jeżeli bez tego nie będzie u każdego z piłkarzy, to będzie to przykre.